Dzień dobry, Anna Trajanowska. Witam Państwa we wtorkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. 10 gmin północnej części województwa świętokrzyskiego podpisało umowę o współpracy terytorialnej. Porozumienie podpisały samorządy Ostrowca, Bodzechowa, Waśniowa, Pawłowa, Starachowic, Wąchocka, Skarżyska Kamiennej, Bliżyna, Stąporkowa i Końskich. W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli miast i gmin z północnej części województwa świętokrzyskiego. Celem spotkania było nawiązanie współpracy 10 samorządów, które reprezentują północną część naszego województwa, z tradycjami przemysłowymi i dużym potencjałem gospodarczym. Jesteście Państwo świadkami powstania takiej inicjatywy 10 samorządów, które reprezentując północną część województwa świętokrzyskiego z tradycjami przemysłowymi, z dużym potencjałem gospodarczym, chcemy tutaj wspólnie z inicjatywą Starachowic, Skarżyska, Ostrowca, Końskich i rozszerzając o nasze sąsiednie gminy, zainicjować miejski obszar funkcjonalny i mając na uwadze nową perspektywę unijną, chcemy, aby w budżecie unijnym, w budżecie województwa świętokrzyskiego, Urzędu Marszałkowskiego, wzorem poprzedniej kadencji była tak zwana pula pieniędzy zarezerwowana i dedykowana naszym miastom. Uzgodniliśmy tutaj wspólnie, że chcąc realizować strategiczne cele dla naszych miast i gmin i wzmocnić atrakcyjność inwestycyjną i potencjał gospodarczy naszego regionu, inicjujemy takie zadanie. Samorządy tą drogą chcą pozyskać środki unijne dla tej części województwa, która reprezentuje prawie 22% całości mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jak podkreślił prezydent Ostrowca, dobrym przykładem dobrze wykorzystanych środków unijnych jest obiekt ostrowieckiego browaru. Przykładem tych środków unijnych niech będzie ten obiekt, w którym się dzisiaj znajdujemy, Browar Kultury, w którym mieszczą się 3 jednostki. Obiekt, który został zrewitalizowany, odbudowany, wyremontowany właśnie przy udziale środków unijnych, którego wartość tych robót to ponad 22 miliony złotych. Chcę podziękować w szczególności tutaj kolegom prezydentom, burmistrzom, wójtom za to, że reprezentujemy tutaj wspólne stanowisko. Drodzy Państwo, żeby osiągnąć sukces, musi być i praca, i współpraca. Chcę podziękować jeszcze raz wszystkim samorządowcom za ich tutaj wsparcie i tą inicjatywę i nasz wspólny głos, bo tak jak Państwo widzieliście, 10 samorządów wspólnie występuje z inicjatywą i mam nadzieję, że ta nasza inicjatywa znajdzie odzwierciedlenie i będziemy mieli wzorem lat ubiegłych taką możliwość aplikowania bezpośrednio przez nasze miasta do takiego dedykowanego funduszu dla naszej części województwa. To porozumienie otwiera nowe perspektywy dla tej części województwa. Samorządy mają swoją specyfikę, która może być atrakcyjna dla nowych inwestorów. Łączy nas nie tylko geografia, to widać, ale również pewne tradycje przemysłowe, tradycje kooperacji w tej dziedzinie, współpracy. I na to będziemy bardzo chcieli zwracać uwagę decydentom, którzy będą oceniali nasze pomysły. Bo pewne rzeczy możemy indywidualnie wyrzucać przed nawias, diagnozować i starać się o nie. Nawiasem mówiąc, nikt z nas nie rezygnuje z tego, żeby móc indywidualnie dla swojej gminy, dla swojego miasta starać się uczestniczyć w postępowaniach konkursowych w ramach normalnego naboru. Natomiast są rzeczy, które będą wspólne, istotne dla wszystkich i charakterystyczne w sposób dalece odbiegający od tego, czym charakteryzują się inne obszary naszego województwa. Warto tutaj zwrócić uwagę na ilość mieszkańców. My dlatego mówimy jednym głosem, ponieważ ta ilość mieszkańców świadczy o tym, że ten rejon północny wywodzący się ze Staropolskiego Okręgu Przemysłowego jest znaczący gospodarczo dla całego województwa i tylko dzięki temu wspólnemu działaniu, dzięki podejmowaniu wspólnych działań i wspólnej pracy będziemy mogli osiągnąć zamierzone efekty oraz wypracować pewne produkty, o których tutaj wspomniał pan burmistrz. Dlatego cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia. Jest to wstępny etap prac. My konkrety dopiero będziemy ustalać na dalszym etapie. W tym momencie wykonaliśmy
wykonaliśmy pierwszy krok, żeby te środki zostały dedykowane dla naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego. W nowej perspektywie unijnej samorządy będą musiały dokładać znacznie więcej własnych środków niż dotychczas. Nowe warunki będą znacznie trudniejsze przy realizacji nowych inwestycji. Pierwszym wspólnym projektem może być zakup energii elektrycznej przez samorządy, które podpisały porozumienie. Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej zasygnalizowano, jak będzie wyglądała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Te dofinansowania dla samorządów i nie tylko nie będą na poziomie 85%, tylko najprawdopodobniej będą wynosiły 70%. Perspektywa wykorzystania środków nie będzie jak dotychczas N plus 3, czyli składanie wniosku i 3 lata na wykorzystanie tych środków, tylko N plus 2, czyli składanie wniosku i 2 lata na zrealizowanie projektu. Najprawdopodobniej w żaden sposób nie będzie możliwości składania tak zwanych fiszek, nie będzie możliwości, aby składać projekt bez gotowej dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. Do tej pory zawieraliśmy tak zwane preumowy, dzięki którym mogliśmy mieć więcej czasu na przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i samorządy niektóre nie musiały wydatkować środków w momencie, kiedy nie miały gwarancji dofinansowania. W tej chwili każdy samorząd będzie musiał zaryzykować, czyli jeśli będzie chciał zrealizować jakąś inwestycję przy wykorzystaniu środków unijnych, będzie musiał wykonać wcześniej dokumentację techniczną, uzyskać niezbędne pozwolenia, a następnie aplikować o środki unijne. To będzie na pewno dużo bardziej trudne, szczególnie dla tych samorządów, które są w trudnej sytuacji finansowej. Prezydent Ostrowca już wspomniał o tej inicjatywie, którą mamy z prezydentami Skarżyska, Ostrowca, Kielc, ale także rozszerzamy ją o ościenne gminy, szczególnie w naszych powiatach, dotyczącą współpracy w zakresie takiego klastra energetycznego, czyli zakupu wspólnego energii. Chcemy, aby przy współpracy zebrać jak najwięcej samorządów, jak najwięcej jednostek po to, żeby stać się partnerem do dyskusji, do rozmowy, do negocjacji cen z największymi koncernami energetycznymi, dlatego że większa skala daje większe możliwości. Współpraca zawsze jest lepsza od niezdrowej konkurencji i na taką współpracę stawiamy. Porozumienie to również szansa dla mniejszych gmin. Temat wspólnego działania, jak powiedział prezydent Ostrowca, jest tutaj naszym wyzwaniem, ale i zadaniem. Wiemy, że nowa perspektywa daje zupełnie inne możliwości. Są założenia, aby stowarzyszenia i większe ośrodki mogły korzystać ze środków z poszczególnych linii wsparcia, jeżeli chodzi o środki unijne, i to daje nam tą perspektywę. Widzimy, że gdyby była taka koperta dla tych samorządów, o których tutaj mówimy, położonych na północy tych właśnie 10 miast, gmin, miast i wsi, gmin wiejskich, myślę, że dałby nam większą perspektywę, że tak powiem, aplikowania o środki. Widzimy, jak to się dzieje chociażby z kieleckim obszarem funkcjonalnym, gdzie miasto i gminy, które wchodzą w ten skład, otrzymują dość bardzo istotne, wysokie wsparcie. Myślę, że dla nas jest to pewnym wyzwaniem, ale i drogą wspólnych działań. Myślę, że to, co było powiedziane, będą odpowiednie grupy robocze, pewne działania w pewnych obszarach, abyśmy mogli pozyskać te środki. Myślę, że ta inicjatywa jak najbardziej jest potrzebna i myślę dla nas wszystkich konieczna. Tym bardziej, że widzimy, że w naszym województwie powstają lub grupują się, czy to powiaty, czy miasta, miasto, gminy, które tworzą ze sobą związki, które chcą właśnie w ten sposób bardzo mocno naciskać na wsparcie finansowe swoich, powiedzmy, miejsc czy regionów. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, która nam powinna posłużyć w rozwiązywaniu wielu problemów w naszych samorządach. Na zakończenie spotkania przedstawiciele wszystkich obecnych samorządów podpisali stosowne porozumienie. Od poniedziałku aż do odwołania starostwo powiatowe pracuje na wyjątkowych, ograniczonych zasadach. W bardzo ograniczonym stopniu pracują urzędnicy ostrowieckiego starostwa. Budynek jest zamknięty, a sprawy można załatwiać po wcześniejszym umówieniu się przez telefon. Podania są wrzucane do przygotowanej skrzynki stojącej w drzwiach starostwa.
Na bieżąco wydawane są dowody rejestracyjne, choć odbywa się to na specjalnie zabezpieczonym i przygotowanym stanowisku w holu. Urząd Powiatowy pracuje normalnie, dostosowując się do już istniejących przepisów prawa w Polsce. Ograniczone jest tylko przyjmowanie interesantów, to Państwo widzicie. Zapraszamy do drogi mailowej, telefonicznej, w wyjątkowych przypadkach, a takie się oczywiście zdarzają. Interesanci są przyjmowani tutaj na dole w starostwie. Jak widzimy, są zrobione specjalne stanowiska. Tak, oczywiście staramy się tutaj jakby odizolować od pracowników, no z korzyścią i dla interesantów i pracowników, bo nie wiadomo, tutaj wszyscy się musimy chronić, nie na zasadzie tylko pracowników czy interesantów. Czy wydłużą się czas załatwienia spraw, Pani zdaniem? Zależy, ile będzie tych spraw. Ja tutaj apeluję do mieszkańców, że rzeczy, które nie są pilne, które mogą poczekać, niech czekają. Wiadomo, że również ta pandemia minie i będziemy pracować normalnie. Proszę wziąć również pod uwagę, że mamy w tej chwili chyba mniej niż połowę już załogi, ponieważ to są młode kobiety, które mają pod opiekę małe dzieci i korzystają z tych zwolnień. W ograniczonym stopniu pracują również instytucje podległe starostwu. Praktycznie te instytucje funkcjonują podobnie jak starostwo. W domach pomocy społecznej jest zakaz oczywiście odwiedzin, ale także i wychodzenia pensjonariuszy. Również instytucje typu PCPR czy inne też w takim ograniczonym zakresie. Tu już, proszę Państwa, obowiązują na terenie kraju określone przepisy i praktycznie wszystkie urzędy, wszystkie starostwa funkcjonują w ten sposób. Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony dwustopniowy z negocjacjami z dnia 24 lutego. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki podjął decyzję o wyborze ofert. Konsorcjum firm Zakład Remontowo-Budowlany Jan Choina, Ostrowiec, Świętokrzyski Lider, Ostbud, Spółka Cywilna Martyna Chmielewska i Paweł Wróblewski na wykonanie docieplenia ścian wraz z remontem balkonów, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, wymianę drzwi wejściowych do klatek oraz remont daszków, wiatrołapów i malowanie dachów budynków mieszkalnych nr 105 i 111 na osiedlu Rosochy, etap pierwszy i drugi, za cenę 1 020 000 zł brutto. Na zgrupowaniu sportowym w Beczeju przebywają młodzi waterpoliści kadry narodowej. Wśród nich jest liczna grupa ostrowieckich zawodników. 8 wychowanków KSZO: Aleksander Ozga, Brian Nochelski, Kacper Nadbrzuchowski, Maksymilian Krakowiak, Maksymilian Walesic, Jan Skaliński, Wiktor Staniszewski oraz Sebastian Bartosik wystąpiło w reprezentacji Polski juniorów w turnieju rozegranym podczas zgrupowania w serbskiej miejscowości Beczej. Jest to etap przygotowań naszej kadry do Mistrzostw Europy, które zostaną rozegrane od 1 do 5 kwietnia w Istambule. Rywalami młodych polskich waterpolistów będą takie drużyny jak Turcja, Gruzja, Bułgaria i Ukraina. Przygotowania reprezentacji Polski U19, które będziemy mieli, ponieważ ja i Mariusz jesteśmy szkoleniowcami tej drużyny narodowej i jedziemy na konsultacje do Beczeju. Tam przez 2 tygodnie będziemy się przygotowywać. Później mamy od 1 do 5 eliminacyjny turniej do Mistrzostw Europy Juniorów w Istambule. I na razie mamy, że tak powiem, ciszę w lidze. Nie mamy żadnych, no bo jest podporządkowanie to reprezentacji. Nasi wychowankowie zagrali w Beczeju przeciwko ligowej drużynie z Wojwodiny, a także juniorskim reprezentacjom Gruzji i Białorusi. W turnieju nasi waterpoliści grali dobrze, ale musieli uznać wyższość reprezentantów Białorusi, z którymi przegrali w półfinale. Z bardzo dobrej strony pokazali się ostrowieccy piłkarze wodni. W rundzie eliminacyjnej Maksymilian Krakowiak i Aleksander Ozga zdobyli po 7 bramek. W pierwszej rundzie Polska wygrała z Wojwodiną 10-8, zremisowała z Gruzją 8-8 i przegrała z Białorusią 14-8. W półfinale Gruzja pokonała Wojwodinę 15-6, a Polska przegrała z Białorusią 15-6. Turniej wygrała reprezentacja Białorusi, a Polska ostatecznie zajęła 4. miejsce. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.